Witam serdecznie i mile wszystkich zgromadzonych przed ekranami komputerów, telefonów bądź jakichś innych urządzeń multimedialnych. To ja, który będę jak zawsze ekspił na pierdolonych mumiach, bo zapewne nigdy nie znajdę prywatnego czasu, żeby grać w tą grę, tylko po prostu przy okazji poekspię sobie i porozmawiam z wami na jakieś różne tematy. Jakie to będą tematy? Nichuja nie wiem jeszcze. Zaraz to wszystko wyjdzie w praniu. Nie przygotowałem się nawet. Jest sobota, 9 marca, po dniu kobiet. O właśnie, dzień kobiet, to jest już mam super temat. Ogólnie co się dzieje w moim życiu? Tak naprawdę to... Nie, troszeczkę się zmieniło. Od tygodnia ponad zacząłem w tłusty czwartek pracę. Pracuję w największej firmie geodezyjnej w Siedlcach. I wiecie, na czym wygląda moja praca? Przyjeżdżam sobie o 7 rano. Zapalę sobie wcześniej. O 7 rano idę sobie od razu kawę zrobić. Załóżmy sobie, popracuję, nie? Do 7:20 mam dwa monitory. Na jednym prawym, jak ja wysłałem zdjęcia ogólnie ludziom z mojej roboty, to oni myśleli, ej, ty pracujesz w Pajcie? A ja mówię, nie, to jest EWMAPA. I w tym się robi różne rzeczy. Dobra. I wygląda to tak, że wybieram sobie kreskę. Kładę tą kreskę. Robię drugą kreskę, trzecią, czwartą i jakieś tam różne inne rzeczy z działkami. Czyli taka, powiedzmy, bardzo nudna geodezja, a nie taką, którą... Ale przynajmniej nie muszę jeździć w teren, tak? Znaczy, bo ja wcześniej jak pracowałem jako geodeta u mnie w mieście, to wtedy wyglądało to bardziej tak, że jeździłem po prostu w teren i robiłem takie rzeczy bardziej, jak to nazywają w geodezji, polowe. I była to ciekawsza geodezja, bo ogólnie wiecie, cały czas byliście w innym miejscu, mieliście kontakt z ludźmi. Teraz mam taką pracę, powiedzmy, spokojniejszą, ale to nadal jest też geodezja. To jest bardziej geoinformatyka, może tak to się powinno nazywać, powiedzmy. I tak. Plus na pewno jest taki, że nie rozchoruję się, bo zimą ogólnie jak pracowałem na dworzu, to często wyglądało to w ten sposób, że po prostu no, ujemna temperatura robiła troszeczkę swoje, ale wiecie, do takiej pracy też można się przyzwyczaić, a jeśli nie będzie mi coś pasowało, to, znaczy nie będzie mi pasowało, jeśli będzie taka opcja, to ja im mówię, ej wiecie co, ja bym w delegacji chciał jechać do Warszawy na 5 dni. A oni mówią, spoko, jedziesz sobie, oni ci tam hotel ogarniają, jedzenie i tak dalej i nie macie 5 dni i jest spoko, tak? Oczywiście te delegacje też nie są cały czas, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trzeba coś zrobić z takich rzeczy. Ale tak ogólnie, no to co, pracę oceniam jako spoko, pracuję w moim ukochanym zawodzie, czyli ogólnie opierdalam się jak tylko mogę. Jak w życiu ogólnie znajdziecie geodetę, który potrafi pracować i de facto pracuje, to kłamie. Na pewno kłamie. Nie, w tym zawodzie nie ma ludzi, którzy kurwa zapierdalają. No nie ma. Chyba, że naprawdę ewentualnie jeśli jesteś właścicielem firmy, to jeszcze jestem skłonny uwierzyć, ale ogólnie geodeta, żeby się przemęczał, żeby pracował, nie, to nie ten zawód. Powiem wam tak. O, weźmy sobie, wpiszmy jedną frazę, to może wam coś przywołam, bo tak mi się wydaje, że tak jest. Bo wydaje mi się, które zawody piją najwięcej. Bo wiecie, istnieje coś takiego jak spożywanie alkoholu podczas pracy, jednakże nie powinno się takich rzeczy robić. Bo wiecie, po pierwsze, no nie powinno się, bo jesteś w pracy. Po drugie, możesz stwarzać zagrożenie, na przykład jak kierujesz jakimś pojazdem, bądź obsługujesz jakąś maszynę. Po trzecie, no... zapierdalaj. Dobra, gdzie tu jest? To jest jakaś lista? Aha. Geodeta. Nie ma geodety. Bo kiedyś widziałem na jakimś zestawieniu, że właśnie geodeta był ponad nawet właśnie ludzi na budowie. Nie ma geodety chyba. Ale dobra, jakby... O Boże. Tak?
Dobra, usunę tego adblocka. No kurwa, jak mnie te strony wkurwiają. Czy już teraz mogę dojść do... Mogę. Tak, twórcy, artyści, literaci, dziennikarze, operatorzy maszyn? Naprawdę? Przecież... No nie, masakra. Robotnicy w górnictwie i budownictwie, lekarze, weterynarze, dentyści. A, że lekarze, to wiem, że lubił. Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych, inżynierowie, architekci, projektanci, pokrewni, malarze. Raczej tu nie będzie, tak? Ten, prawnicy, pielęgniarze i położni. No nie, raczej tu nie będzie tego mojego zawodu wpisanego, ale ogólnie możecie mi uwierzyć na słowie, że jeśli, przeważnie tak jest ogólnie w delegacjach. Bo powiedzmy, jedziecie, w delegacji zawsze jedziecie na więcej niż potrzebujecie czasu. Przynajmniej ja się spotkałem bardziej z takimi sytuacjami. Załóżmy, robotę mógłbyś zrobić w 3 dni, ale ty jedziesz na 5. I te 2 dni, czyli zwykle właśnie jest tak, że połowa czasu to masz powiedzmy dla siebie. I wiecie. No pracujesz tam zwykle po 10 godzin, coś takiego, tak, no bo jednak, żeby ta delegacja się troszkę też opłacała, to troszkę więcej godzin dziennie, ale dużo jest też czasu dla siebie, a mianowicie jak nie ma co robić, to zwykle właśnie na delegacjach jest tak, ej, to co, młody, ty skocz po flaszkę, a ja tutaj chipsy kupię, nie? Ale no, to tak to wygląda. Więc... No, więc tyle. Dzień kobiet był wczoraj. O, patrzcie, patrzcie, jakie kwiaty tu mam. A dla kogo, to wam nie powiem. Właśnie, bo wczoraj był, a wczoraj nie miałem okazji bardzo dać. Także ten. Także co, pracuję sobie. A, dzień kobiet był. I cały dzień napierdalałem kreski w jebanej EW mapie. To się wkurwiałem. Nie, ja narzekam po prostu na tą pracę ze względu na to, że zapierdalasz, jest chujowo. Nic nie robisz, jest chujowo. Nie dogodzisz kurwa człowiekowi, no nie ma takiej kurwa opcji. Nigdy nie dogodzisz człowiekowi, zawsze ci kurwa będzie narzekał. A już po paru latach to już będzie ci napierdalał na wszystko, na wszystkich. Nie dogodzisz. I cały dzień było tak. W ogóle jaku ja. Bo kurwa mam pierdolone radio w pokoju. I słucham, nie wiem, Open FM czy RFM. Nie wiem nawet, jak się te stacje. Ja kurwa, nie, ogólnie radia to nigdy nie słucham. Nienawidzę radia, ale już jak mam siedzieć w pokoju w robocie i słuchać albo radia, albo nic, to już jednak z dwojga złego to już wolę to radio. I to wygląda tak. Chcesz posłuchać ogólnie muzyki, która cię interesuje. To w 50% jest kurwa reklama. Albo co? No nie, no jest po prostu pierdolenie jakieś, tak powiedzmy. Albo gadanie o reklamie. Cinkciarz.pl, kurwa, albo nie wiem. Już nawet nie zapamiętuję. Te reklamy lecą tak często, że już ich nie zapamiętuję. Więc właśnie może za rzadko lecą. Nie wiem, coś uskokach. Dobra, nieważne. No to cały czas lecą albo reklamy, albo się zdarzy nawet czasem, że jakiś horoskop wleci, albo po prostu gadają wydarzenia o co pełną godzinę. A nawet jak już wleci jakaś muzyka, to jest to muzyka, która niekoniecznie mi podchodzi, więc ja sobie serio myślę, czy ja powiedzieć po prostu, ej, bo ja sobie mogę słuchawki wziąć do pracy i sobie tutaj posłuchać. I będę tak o siedział. Nie, ja używam telefonu ile tylko mogę. Powiem wam, że 100% baterii przez 8 godzin to... No, daje radę. Dlatego jeszcze nawet ładowarkę czasem przenoszę. Nie, no bo... No, ale co, fajna praca jest przynajmniej. Przynajmniej na pewno nie mam czegoś takiego, że nie wiem, po dniu pracy to ja mogę powiedzieć, że się kurwa zmęczyłem, bo naprawdę gdybym skłamał i naprawdę mówiąc, że ja się zmęczyłem, to ja bym miał na oczach po prostu ludzi, którzy naprawdę zapierdalają jak jakieś górnicy, czy naprawdę fizycznie, a ja siedzę jak jebany debil, kurwa, i robię pierdolone kreski. I to jest tak praca, a praca, nazywanie pracą, a pracą. To moje to jest jak nic. Jeszcze jak kurwa jeździłem w teren, to spoko, ja jeszcze musiałem nawet niektóre rzeczy nawet fizyczne robić, no musiałem kurwa palik zabić. No nie, no to też jest kurwa śmieszne, ale wiecie, a teraz to ja kurwa tak o. A, i ogólnie o tym Dniu Kobiet. Boże, bo ja zacząłem gadać o radiu. Dobra, chuj w te radio.
Jak coś jestem bardzo nieogarnięty, jeśli ten odcinek wam się nie będzie podobał, to ja nie będę miał do was żalu, bo mi też się pewnie nie będzie podobał, bo gadam głupoty, ja przed chwilą wstałem i jestem strasznie nieogarnięty. O tym Dniu Kobiet. Chodzi mi o to, że jest bardzo dużo mężczyzn, którzy wychodzą z takim założeniem, że kobiecie powinno się kwiaty dawać tylko i wyłącznie podczas świąt. No i ja tak nie uważam, bo kurwa, to jest taka sytuacja, jak kiedyś, nie wiem czy opowiadałem. Wyobraźcie sobie, że było Euro 2012 i wtedy wszyscy Polacy się jednoczyli, wszyscy Polacy mieli flagi. Wszyscy Polacy tak bardzo ulubili sobie naród polski, że kurwa chcieli to pokazywać wszędzie. Okej. Minęło Euro 2012. W 2012 roku było takie święto jak Święto Niepodległości. 11 listopada. Jak zobaczyłem na ulicach, ile jest flag w Dzień Niepodległości, a ile jest na Euro 2012, to wtedy sobie pomyślałem, że to po prostu jest tylko pozorowanie. Okej, to i tak są święta. Na co dzień to nie jest tak bardzo pokazywane. Tak jak na przykład w Norwegii, flagę norweską możecie zobaczyć wszędzie, tak? A w Polsce, jeśli zobaczysz naprawdę flagę Polski tak w biały dzień, nie mówię już po prostu o budynkach jakichś państwowych, czy przez osobę państwową, która jakoś to reprezentuje, czy przez jakiś posąg, który reprezentuje może godło Polski, czy cokolwiek, tylko przez osobę po prostu taką szarą, normalną, to się naprawdę zdziwię, jak coś takiego zobaczę. I chodzi mi, to jest podobna trochę sytuacja, no troszeczkę powiedzmy, no ma pewne jakieś tam elementy ze siebie. Jest coś takiego jak walentynki, gdzie się to celebruje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówi, jak to pokazuje, jak tak bardzo się ogólnie kocha drugą osobę i pokazuje się to tak bardzo natarczywie. I jest też no, Dzień Kobiet, no, który się tyczy nie tylko osoby, którą się kocha, ale ogólnie wszystkich kobiet, tak? Ale ten Dzień Kobiet jest taki, że właśnie był ostatnio mem dobry, który to pokazywał. Może jak mi się uda, to wam go pokażę. Że okej, 7 marca kobieta zapierdala, chłopak ma wyjebane, czy tam mężczyzna, tak? Zapierdala, po prostu sprząta i tak dalej. Chłopak sobie siedzi, kurwa, wali piwo i tyle, tak? 8 marca wielkie święto, idzie do spa, wino, kurwa, szampan się leje strumieniami. 9 marca wracamy do szarej rzeczywistości. I tak przez usrany rok. Nie licząc, no oczywiście licząc plus jakieś tam święto, kurwa, urodziny czy coś takiego, ale Herosa znalazłem. Ale i tak go pewnie nie ubiję, bo kurwa nie mam po pierwsze z kim. Po drugie, on by mnie wywalił na hita. Więc prawdopodobnie go po prostu zleję i tyle. I chodzi mi o to, że dlaczego nie można by było pokazywać, powiedzmy, nawet w takim małym geście, jak małego kwiatka, czy po prostu mówiąc dobre słowo, czy po prostu może lepiej traktując ogólnie kobietę, a dzisiaj jest jednak taki dosyć popularny schemat, który się wziął troszkę z czasów, gdy kobiety nie miały własnych praw, gdzie kobiety były traktowane troszeczkę jako podludzie i dzisiaj też, czy ja mam w ogóle mikrofon włączony? Jest, dobra. I właśnie dzisiaj jest taki schemat, że możesz, powiedzmy, zbudować relację z dziewczyną bądź kobietą na 50 na 50, żyjąc ogólnie w świecie XXI wieku, gdzie ty będziesz miał, powiedzmy, takie same prawa jak i kobieta i będziecie żyć w takiej, powiedzmy, coś takiego jak symbiozie i porozumieniu i będziecie starać się zrozumieć, bądź masz drugi wybór, iść ogólnie za nurtem przeszłości, napierdalać swoją kobietę, wyzywać ją, poniżać, kazać jej sprzątać, kazać jej robić wszystko sama i tylko i wyłącznie w takie święta, które powinny być świętami, jak właśnie Dzień Kobiet, pokazywać, jaka ty nie jesteś dobra i tak dalej, a kiedy na przykład kobieta wyjedzie na 3 dni, bo nie wiem, jedzie do mamy czy coś takiego, to mężczyzna nie potrafi nic zrobić, nie wie, jak pralka wygląda, nie wie, jak sobie ugotować i po prostu nie radzi sobie, tak? Bo nie zna podstawowych rzeczy, bo dużo jest takich mężczyzn, które naprawdę nie znają podstawowych rzeczy, które się robi w domu, które kobieta robi na co dzień. I ja pomimo, że jestem mężczyzną, to jednak mówię takie rzeczy, bo to mnie troszkę przeraża. I poznałem właśnie ostatnio dziewczynę, która też miała takie podejście co do tego wszystkiego. Tylko też jest druga strona medalu, bo jeśli będzie. Znaczy, bo powiem tak, bo można ogólnie pomagać kobiecie i tak dalej, i wspierać ją w tym wszystkim, samemu też się dokładać, nie żeby tylko ona zapierdalała, tylko samemu można czasem ruszyć dupę i nie walić tego browara w piątek czy kurwa w środku tygodnia.
tylko po prostu pomóc, tak, żeby trochę odciążyć tą osobę. Poza tym, tak samo jak dochodzą dzieci, to też są dodatkowe obowiązki. A często rola mężczyzny ogólnie w domu wygląda w ten sposób, że no okej, pracuje i tyle, tak? A kobieta najlepiej to, żeby pracowała. No właśnie, bo teraz troszkę ten XXI wiek chodzi i kiedyś to było tak, że kobiety nie pracowały. Teraz ogólnie ja uważam, że lepiej, jeśli pracują. A w domu. Najlepszy schemat ogólnie to by był taki, żeby po prostu mieć jakąś tam relację, małżeństwo, związek, whatever, z osobą, którą relacja idzie 50 na 50, gdzie się oboje rozumiecie. Nie odwalacie żadnych szopek, na przykład, że tylko 8 marca można powiedzieć o sobie, że ją się kocha i dać jej coś i docenić. I po prostu, żeby to była zdrowa relacja, a nie żadne takie średniowiecze, że tak powiem. Dobra, troszkę sobie pogadaliśmy. Ja zaraz będę. No co, zrenderuję ten film i dzisiaj on się pojawi. Jeśli on był chaotyczny, to wybaczcie. Jeśli będziecie chcieli coś jeszcze zobaczyć, to pokminij się. Ja dzisiaj, jakie mam plany? Wczoraj ogólnie to było tak, że po prostu poświrowałem trochę samochodem na mieście, trochę się spotkałem z ludźmi i w sumie tyle, nic nie piłem. Dzisiaj prawdopodobnie będę pić. Ostatki ogólnie były ostatnio. Tydzień temu były ostatki, to ja. Wiecie, jak wyglądał mój dzień? Był piątek wtedy. Piątek ostatkowy. Pracuję 10 godzin, powiedziałem sobie, a zajebię sobie 2 godziny overtime'a jeszcze. Spoko, skończyłem o 17, mówię sobie, no nie, no tak za wcześnie, żeby wracać do domu. Idę na basen. Wracam do domu o 18, zrobiłem 30 długości, jak zawsze, cały czas ogólnie się staram to robić, cały czas. I widzę ogólnie po moim ciele, że staje się troszeczkę bardziej jakby wytrzymałe i tak zdrowotnie jakby wpłynęło to. No jak na razie chodzę przez 1,5 miesiąca, ale już tak czuję się naprawdę lepiej. I jeśli ktoś rozważałby zaczęcie jakiegoś sportu, a nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił, to szczerze zachęcam, bo sam nigdy nie byłem nastawiony jakoś tak optymistycznie do sportu, bo po prostu mówiłem, że okej, to nie jest dla mnie i nigdy nie chcę po prostu do tego dążyć. Jednak zobaczyłem, że ma to bardzo dużo zalet. Ale o tym już gadałem, nieważne. O czym ja gadałem? A, no okej, pojechałem na basen, wróciłem do domu, ustawiłem się z ludźmi, wypiłem sobie 0,3 wódki przez godzinkę chyba z kolą. I potem zrobiłem, tamtego wieczoru zrobiłem na piechotę 25 km. Miałem też taki przypadek, że nie miałem baterii, bo od mrozu zaczęła mi marznąć bateria i z 40% zrobiło mi się 1, znaczy 0. Nie dało się nic odpalić. W ogóle też szramę sobie jakąś na łapie zrobiłem. I miałem coś takiego, bo miałem się z typem do klubu ustawiać, bo było wtedy zamknięcie klubu. Był ostatni właśnie weekend, jak zamykali, i ja chciałem po prostu być tam, nie? Ale nie miałem kontaktu zupełnie, no i myślę sobie tak telepatycznie. Brozik, on na pewno będzie o pierwszej pod starostwem. On na pewno będzie o pierwszej pod starostwem. I ja idę w ciemno. Nie wiem, czy on tam będzie, on nie wie, czy ja tam będę. Okazuje się, kurwa, że co do minuty się zgraliśmy i się spotkaliśmy. Telepatia, a nie miałem z nim kontaktu z 3 godziny. Więc dobrze trafiłem. A ten klub otwierali o 22, więc to nie jest tak, że o pierwszej otwierali. Więc miałem takie oferta. A potem ogólnie w klubie odpaliłem sobie telefon. Mam 40%. Kurwa, od tego mrozu czasem baterie tak potrafią wariować. Właśnie będę musiał stary telefon sprzedać, bo mam nowy. Dobra. Albo nie, wbijmy sobie jeszcze 109 level. Powiem wam tak, na tyle odcinków, co ja tutaj nagrałem i na tyle leveli, co ja tu wbiłem, to jest troszkę nie tak. I tak. Nie, no i się jakoś żyje po prostu, no. Najgorsze jest czasem spożytkowanie tego czasu, znaczy, bo ja miałbym bardzo dużo wizji tego. Nie, po prostu to jest lenistwo i nie będę się usprawiedliwiał. Czasem jest to po prostu lenistwo i. Ale już w jakiś sposób na pewno przyzwyczaiłem się do zmian w moim życiu i wiem, że one są nieodłączne. I. A, i fajną dziewczynę poznałem. Ale co będzie, to nie wiem jak na razie. Ale a spoko jest. No tylko tak jak mówię, nigdy nie podpasuje się w 100% pod charakter osoby. Także wiecie.
Ale w sumie z jednej strony to ja ogólnie szanuję coś takiego, że człowiek, poznajesz się ogólnie z jakąś typiarą, czemu dziewczyną, Boże, nie powinienem może tak, dobra, chuj, nieważne. Poznajesz się z jakąś dziewczyną i ona ci po prostu mówi tak troszkę, no nie powie ci ogólnie szczerze, że ty wiesz co, bo ja mam problemy psychiczne i tak dalej i ja to taka jestem, o taka nie. No tylko tak mniej więcej szczerze ci powie ogólnie jaki ma charakter i nie będzie starała się udawać kogoś innego, bo okej, okay, możesz zacząć udawać kogoś innego, ale prędzej czy później to wyjdzie i co? Będziesz miała taką wizję po prostu. Będziesz miała taką tylko wizję człowieka. Ale ogólnie najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Ja dzisiaj dresik postanowiłem założyć. Wiecie, że mam w pracy taki dress code, że nie mogę chodzić właśnie w dresach. W bluzach też jest niewskazane. Aczkolwiek, jeśli to jest bluza bez kaptura, czyli bardziej taka swetrowa, jak no jeszcze w tej bym jeszcze nie mógł iść, bo ona jeszcze ma napisy, ale jeszcze jakbym poszedł w swetrze, to spoko. I to w takim swetrze, takim bardzo dziadkowym bym musiał iść zapewne. Także byłem ostatnio w galerii i kupiłem sobie parę koszul, bo po prostu mi się przydadzą, bo ja na co dzień będę musiał właśnie tak chodzić. Ale z jednej strony to jest spoko. Jakby nie patrzeć, już nie jestem trochę... Znaczy ja dzisiaj już zapewne nie kupowałbym sobie bluz, bo mam ich dużo, po pierwsze, a po drugie już no nie czuję się jakby takim gówniakiem, żeby chodzić w bluzach, tak? Już jak gdzieś wychodzę, to wolę założyć no nawet tą koszulę, powiedzmy, tak? I jakby no nie jestem już dzieckiem, tak? Troszkę ten wiek przemija, powiem wam, nie wiem, czy wam mówiłem, ale zapewne tak. Do 20 roku życia to ten wiek leci tak normalnie, ale macie dwójkę z przodu i to praktycznie każdy tak uważa, że jeśli macie już dwójkę z przodu, to potem leci kurwa tak szybko, tylko potem to już jest taka rutyna. Znaczy zależy też jaką masz pracę, tak? Na przykład w mojej pracy, gdzie ta rutyna akurat będzie obowiązywała w większości, to po prostu będą mijały tygodnie, 53 tygodnie to jest rok. Potem drugi rok, potem trzeci, czwarty. Nie obejrzysz się, masz 30, nie obejrzysz się, masz 40, nie obejrzysz się, masz 50. I w sumie to takie szare życie, że zapierdalasz do końca, kurwa, do tam 65 roku życia i co. No ale jeśli robisz pracę, którą lubisz robić, to nie ma w tym nic dobrego, jeśli zwiążesz się z kobietą, która będzie dobra, jeśli będziesz miał z nią dzieci i tak dalej i będzie wszystko spoko, no to w sumie tak wygląda życie szarego każdego człowieka. Możesz mieć też jakieś większe ambicje, możesz też celować w jakieś inne cele. Niekoniecznie musi to być stabilizacja. Możesz zacząć, kurwa, być ćpunem. Nie wiem, no... Nie wiem, no żartuję sobie. Znaczy, możesz, no kurwa, to nikt ci tego nie zabroni. Chyba, że prawo. No, jaką drogę wybierze człowiek, jednak no, raczej większość ludzi dąży to po prostu do stabilizacji. Przynajmniej już tak w moim wieku. Dąży do tego, żeby mieć pracę, mieć dziewczynę bądź żonę, ogarnąć sobie mieszkanie, mieć dzieci i w sumie zapierdalać do końca do ustranej śmierci. Gdzieś tam co jakiś czas może się spotkać z ludźmi, gdzieś tam może na jakiś obiad, gdzieś tam może jakieś święto. Wychować te dzieci, wyedukować te dzieci, potem zostać kurwa dziadkiem i takie kółko się zatacza. No jednak też są troszkę tacy outsiderzy, którzy mogą powiedzmy mieć inne ambicje. Nie każdy chce dążyć do tej stabilizacji. Jeden chce kurwa, nie wiem, zostać piosenkarzem i ma w dupie na przykład rodzinę. Ja nie chcę mieć rodziny, ja chcę kurwa być piosenkarzem, ja chcę być jak Hannah Montana. Ja chcę mieć kurwa tylko kochanki. I tylko tyle. No są też różni ludzie. Są ludzie, którzy się po prostu albo aktualnie nie nadają, albo się w ogóle nie nadają w ogóle do takiej stabilizacji, bo po prostu ich to nie kręci i są różne charaktery ludzi. Jednak no... Życie mija. Czy ja w ogóle wbiję ten pierdolony 109 level? Bo ja wam gadam tutaj takie głupoty. Wy nie powiecie, że jestem debilem. Że pierdolę głupoty. Że nie nagrywam. Że w chuja walę. Że najgorszy jestem. I same najgorsze, najbardziej niemiłe rzeczy. Mam 60M. Muszę ten 60M wydać. Jakiś typ się pytał mnie, czy mu pożyczę hajs, mówię nie. Biedny jestem.
Także tak. Tych kamieni to już kurwa nawet nie zbieram. One są chyba na te właśnie rękawiczki różne i tak dalej. Ale na 110 level sobie można założyć. Przejdziemy się niedługo do depozytu i zobaczymy. No chyba nie wbiję tego levela. No ale dobra, trudno. W ogóle Mortena do którego mogę bić? Morten. Mi się wydaje, że zaraz go przybiję. 96. To mogę go bić do 109 włącznie. Czyli jeszcze ostatni poziom mogę sobie postać na tym Mortenie i zdobyć kolejne nic. No nie no, zdobyłem jeden heroik mieczyk, który chyba sprzedałem za jakiś tam hajs. Dobra, wiecie co, wariaty, ja będę leciał. Jak coś, to jeszcze się zobaczymy na pewno. Z fartem, nie?